Witam Państwa. W przystanku Historia spotykamy się, aby podyskutować, opowiedzieć o książce poświęconej księdzu kardynałowi Kominkowi i w związku z tym Kościołowi Wrocławskiemu także. I gościmy dzisiaj dwóch redaktorów tej książki, to znaczy z jednej strony pana doktora habilitowanego Wojciecha Kukarskiego, znanego wrocławskiego historyka, który zajmuje się i specjalizuje w tematyce związanej z kardynałem Kominkiem, i doktora habilitowanego Rafała Łatkę z Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej, który no, zajmuje się episkopatem Polski w okresie PRL. W związku z tym siłą rzeczy zainteresowania badawcze obu panów spotkały się w naturalny sposób wokół postaci tego wrocławskiego kardynała. A ja witam Państwa, nazywam się Paweł Skibiński, jestem historykiem z Uniwersytetu Warszawskiego oraz z Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej. Proszę Państwa, zacznijmy od takiego pytania, tutaj zwracam się do obu naszych dzisiejszych dyskutantów. Na czym właściwie polega rola kardynała Kominka w najnowszej historii Polski, w najnowszej historii Kościoła? Dlaczego uznali panowie, że trzeba tego rodzaju książkę przygotować? Ona była poprzedzona jeszcze konferencją we Wrocławiu. W związku z tym, co właściwie przesądziło o wyborze tematyki tej konferencji i wyborze tematyki tej książki? Bardzo proszę, pan profesor Kucharski. Tak, to jest takie pytanie, no, jeśli by udało się tak szybko odpowiedzieć na to pytanie, to może dalsza rozmowa byłaby już niepotrzebna. To jest bardzo trudne pytanie, bo oczywiście najbardziej znamy kardynała Bolesława Kominka czy wiążemy jego postać z orędziem biskupów polskich do biskupów niemieckich. Dzisiaj w nauce w zasadzie nie ulega wątpliwości, że to on był autorem tego tekstu, a już po odnalezieniu rękopisu w zeszłym roku, dwa lata temu, w 2019 roku, zostało to wręcz fizycznie potwierdzone. Natomiast, i to jest jakby cały istotny obszar jego działań związanych z relacjami polsko-niemieckimi po II wojnie światowej, czymś, procesem, który nazywamy pojednaniem polsko-niemieckim. Myślę, że na ten temat będzie można jeszcze podczas dzisiejszego spotkania kilka słów powiedzieć. Natomiast poza tym jest to postać istotna w episkopacie polskim. Myślę, że też w strukturze episkopatu polskim może lepiej umieści tą postać Rafał Łatka, który zajmuje się badaniami nie tylko prozopograficznymi episkopatu polski, ale właśnie episkopatu polski jako pewnej grupy ludzi odpowiedzialnej za Kościół w Polsce po II wojnie światowej. Trzeba zwrócić uwagę na to, że historia kardynała Bolesława Kominka jest niezwykle ciekawa i bardzo złożona, bo jest to kapłan wychodzący z diecezji katowickiej, a urodzony jeszcze w okresie zaborów. Zatem formacja rodzinna też jest tutaj niezwykle istotna. Jego postrzeganie dziejów Polski, historii Polski, w tym sensie też relacji polsko-niemieckich jest to gdzieś bardzo ważne. W okresie międzywojennym odgrywał już istotną rolę właśnie w diecezji katowickiej. Natomiast po II wojnie światowej był jednym z tych kapłanów, którzy tworzyli struktury polskiego kościoła na przyłączonych do Polski byłych terenach niemieckich, czyli tak zwanych ziemiach zachodnich czy ziemiach odzyskanych. A od 1956 roku stał na czele też struktury kościelnej, która no, istniała w okresie międzywojennym, ale w sensie swoich granic w 1956 roku była inaczej określona niż przed II wojną światową, to znaczy archidiecezji wrocławskiej. Zatem bardzo istotnej i ważnej archidiecezji dla polskiego kościoła. W tym przez wiele lat, to znaczy do 1972 roku, status tego terytorium nie był ostatecznie kanonicznie uregulowany, więc to była kolejna komplikacja. No i była to postać, która musiała zmierzyć się przez to, na jakim terytorium działał, z wieloma trudnościami, procesami, które następowały na tym terytorium. Pamiętajmy o tym, że na ziemiach zachodnich nastąpiła prawie całkowita wymiana ludności. Doszło do procesu, który spokojnie można nazwać rekatolizacją.
To znaczy, gdy porównamy liczby katolików i protestantów na tych ziemiach w roku 1939 i w roku 1950 na przykład, no to z proporcji 2/3 do 1/3 w 1939 roku na korzyść protestantów, w roku 1950 mamy proporcję mniej więcej 98% do 2% inne wyznania, więc to jest też dziś istotne. Z tym wiąże się cały szereg różnych kwestii związanych z relacjami międzywyznaniowymi, ale także kwestie związane z oswajaniem krajów, obrazu, kwestie związane z zapewnieniem ludności polskiej, która przybywa na tę ziemię, poczucia bezpieczeństwa. Tutaj Kościół odegrał bardzo istotną rolę. No i oczywiście jako hierarcha Kościoła katolickiego odgrywa także istotną, tutaj zostawiam trochę na boku kwestie duszpasterskie, religijne, ale także odgrywa istotną rolę polityczną. Przecież to ma też niebagatelne znaczenie, zważywszy na to, jaki ustrój panuje w Polsce po 1945 roku i czym dla władzy jest Kościół rzymskokatolicki. Panie profesorze, zwracam się do profesora Rafała Łatki. Czy może pan ze swojej strony powiedzieć, co zadecydowało o zainteresowaniu osobą kardynała Kominka? Bardzo dziękuję, panie profesorze. Odpowiadając na to pytanie, oczywiście zgadzam się z tym, co wcześniej powiedział profesor Kucharski, szczególnie zwracając tu uwagę na kwestię orędzia. I trzeba powiedzieć, profesor Kucharski przez wrodzoną skłonność tego nie powiedział, to on odnalazł rękopis orędzia i wielka zasługa nas wszystkich historyków, że tobie, Wojtku, się to udało, więc to trzeba podkreślić. Zainteresowanie postacią kardynała Kominka wynika przede wszystkim z jego roli, przynajmniej w moim przypadku, z jego roli znaczącej w Episkopacie Polski. Ta rola była znacząca na wielu polach. Po pierwsze na polu jakby współkreowania działań Episkopatu wobec władz komunistycznych, na współkreowaniu również linii Kościoła Polskiego w ogóle, no bo komisja, później Rada Główna Episkopatu, no była tym ciałem, która wyznaczała kierunki funkcjonowania polskiego kościoła i kardynał Kominek odgrywał tutaj bardzo istotną rolę jako też zaufany współpracownik prymasa Stefana Wyszyńskiego, bo to też musimy tutaj podkreślić, że no cieszył się jego pełnym zaufaniem, wsparciem. Ta współpraca układała się bardzo dobrze, relacje były bardzo bliskie. One też jeszcze wymagają dokładnego zbadania, bo uważam, że tekst pani profesor Jaworskiej na ten temat sprzed wielu lat jeszcze wymaga pewnych uzupełnień, pokazania właśnie, że te relacje były bardzo bliskie i serdeczne. Tu też kluczowa rola w tworzeniu i wdrażaniu koncepcji duszpasterskich Episkopatu Polski, przede wszystkim jeśli chodzi o Wielką Nowennę i program milenijny. Tutaj biskup Kominek wówczas jako przewodniczący Komisji Duszpasterskiej Episkopatu odegrał kluczowe znaczenie i w programowaniu realnym tej koncepcji duszpasterskiej prymasa Wyszyńskiego i we wdrażaniu jej w życie, więc można powiedzieć, że ta działalność kardynała Kominka jest tak wieloaspektowa i przy czym jeszcze nie do końca opisana, bo mamy sporo prac różnych wrocławskich historyków dotyczących różnorodnych pól aktywności kardynała Kominka, ale uważaliśmy wspólnie z Wojciechem Kucharskim, że jeszcze brakuje wielu płaszczyzn, one nie zostały wystarczająco opisane. No i chcieliśmy, żeby ten tom jakoś wypełnił tą lukę przynajmniej na kilku z tych polach. Uważamy też, że w końcu musi przyjść pora, żeby zmierzyć się z całą biografią kardynała Kominka. Jest to wyzwanie bardzo duże, niewątpliwie. No porównywalne, myślę, do pisania biografii, czy to prymasa Wyszyńskiego, czy kardynała Karola Wojtyły, więc przed nami tu jeszcze sporo różnych płaszczyzn do zbadania. Też mamy już pewne pomysły na kontynuację, o tym może później. Tak więc tom powstał dlatego, żeby uzupełnić te płaszczyzny działalności kardynała Kominka, które dotychczas albo były słabo opisane, albo w ogóle wręcz nie funkcjonowały w obiegu. Tu na przykład Władysław Buchak chociażby opisał, jak Departament Pierwszy postrzegał kardynała Kominka, no czy wreszcie można powiedzieć tak całościowo na to spojrzał ksiądz profesor Dominik Zamiatała, opisując jego rolę jako ordynariusza wrocławskiego. To też jest bardzo istotne, no bo dotychczas mieliśmy jakieś przyczynki, a nie było takiego całościowego spojrzenia.
że tutaj zwracam się teraz do profesora Kucharskiego. No, skoro jest nowatorski tekst skądinąd doskonale nam znanego księdza profesora Dominika Zamiatały dotyczący podsumowania roli prymasa, przepraszam, kardynała Kominka dla Kościoła Wrocławskiego, dla archidiecezji wrocławskiej, no to czy mógłbym zapytać, na czym ta rola polegała i czy pan profesor zgadza się z tezami księdza profesora Zamiatały i ewentualnie jako wrocławiak to postrzega w perspektywie dzisiejszego Kościoła Wrocławskiego czy społeczności Wrocławia? Bardzo proszę. Ja zrobiłbym na początku pewne zastrzeżenie, to znaczy wydaje mi się, że w ogóle bardzo trudno jest pisać biografię biskupa i ten tekst księdza profesora Zamiatały trochę to pokazuje, że trudno nam jest oddzielić twórcę od dzieła. To znaczy ten tekst staje się trochę tekstem historycznym dotyczącym archidiecezji wrocławskiej. I to jest trochę trudne w badaniach takich biograficznych, żeby umiejętnie to zrobić, ale żeby bohaterem pozostał twórca, to znaczy Bolesław Kominek. I tutaj nie wiem, czy do końca na pewno się księdzu profesorowi to udało, bo ten tekst jest niezwykle ważny, bardzo ciekawy, on zostawia bardzo wiele informacji, bardzo wiele faktów. Oczywiście, ponieważ też jeśli rozumiemy Kościół, jak funkcjonuje diecezja, jak funkcjonuje Kościół, to decyzje najważniejsze, które podejmowane są w diecezji, powstawanie parafii, dekanatów, struktur, tworzenie no, pewne ważne wydarzenia, działalność duszpasterska, one się nie odbywają bez biskupa. No, gdzieś ta zgoda biskupa jest potrzebna. Natomiast czy to jest tekst o kardynale Bolesławie Kominku, to nie mam na to właśnie takiego prostej odpowiedzi. I oczywiście, jeśli jest pytanie o rolę kardynała Kominka dla wrocławskiego kościoła, to z tekstu Dominika Zamiatały to jakoś wynika, jaka jest ta rola, to znaczy jaka. Otóż myślę, że są dwie kwestie, które dla Bolesława Kominka były fundamentalne. Po pierwsze, ustabilizowanie w takim sensie formalno-prawnym, ale organizacyjnym struktur tego kościoła. W sensie organizacyjnym to była przede wszystkim walka o kapłanów, którzy byli w stanie, mówiąc brzydko, obsłużyć wiernych, którzy byli na terenie diecezji. To był poważny problem w ogóle na ziemiach zachodnich, jeśli chodzi o powołania kapłańskie. Kwestia organizacji parafii, dekanatów, czyli taka bardzo podstawowa działalność duszpasterska, zapewnienie tej podstawowej opieki dla wiernych na terenie diecezji. Natomiast ten aspekt organizacyjny, formalno-prawny związany był z tym, że diecezja ta nie była uregulowana, jej granice nie były określone ze względu na to, że przed II wojną światową diecezja, archidiecezja wrocławska wchodziła w skład niemieckiego kościoła. Mimo tego, że w 1945 roku nastąpiły geopolityczne decyzje i zmiany granic, Stolica Apostolska była związana konkordatem z Niemcami, a powojenne Niemcy czuły się spadkobiercą przedwojennych Niemiec. Zatem nie mogło łatwo podjąć tutaj decyzji, bo decyzje z Jałty i z Poczdamu nie były uznawane przez Stolicę Apostolską jako ostateczne. I czekano na traktat pokojowy z Niemcami, który jak wiadomo nigdy nie został podpisany. Zatem w wykładni Stolicy Apostolskiej istotnym aspektem było to, aby między Polską, powojenną Polską, a Niemcami uregulowano to w sensie prawnym i politycznym. I tutaj też Bolesław Kominek podejmował bardzo wiele działań, aby przybliżyć się, aby przybliżyć ten czas, kiedy taka decyzja będzie mogła zapaść, bo Niemcy znowu warunkowały to też wieloma aspektami. To znaczy, po pierwsze, trzeba było dostrzec, że te decyzje są ostateczne, że możliwość rewizji granic nie będzie możliwa w jakiejś perspektywie czasowej. Dostrzeżenie, że na tym terytorium znajdują się już Polacy i że możliwość cofnięcia tych wielkich procesów, które miały miejsce w pierwszych powojennych latach, jest wręcz nie do wykonania albo z wielkimi stratami, nie tylko politycznymi, ale też humanitarnymi. Bolesław Kominek przez to też w Stolicy Apostolskiej był bez wątpienia ambasadorem właśnie po pierwsze tego, żeby Stolica Apostolska dostrzegła, że nastąpił proces rekatolizacji
i że to, co robią kapłani, biskupi na tym terenie, mimo tego, że formalnoprawnie są to struktury tymczasowe, nie mające pełnego uznania przez Stolicę Apostolską jako diecezję, to jest warte uznania i warte docenienia. I w jakim stopniu przyczynił się właśnie także do tego, że te decyzje polityczne zapadły. Oczywiście tu można dyskutować, na ile podpisany układ z 70 roku i ratyfikowany w 72 roku, na ile na ten układ miały wpływ działania oddolne, społeczne, w tym i kościołów. Ale jest kilka chociażby takich sugestii, wypowiedzi, nawet Willego Brandta, który mówi, że to chrześcijanie, to kościoły odegrały tutaj bardzo istotną rolę i ma na myśli właśnie list biskupów polskich do biskupów niemieckich. Ma na myśli cały krąg z Benzberger Kreis i memorandum z 68 roku. Ma na myśli działalność niemieckich ewangelików od memorandum tybińskiego, czy może nawet wcześniej, aż do memorandum EKD z 65 roku i wiele, wiele innych inicjatyw. I w tym sensie Bolesław Kominek, myślę, że próbując budować pewne mosty z Niemcami, spowodował, że i opinia publiczna w Niemczech zaczęła o granicy myśleć w inny sposób. To było też niezwykle ważne, bo powiedzmy sobie szczerze, to jest do dzisiaj. No, politycy bardzo liczą się z badaniami opinii publicznej. I takie badania nawet mamy, które pokazują, co myślały środowiska wypędzonych o granicy przed 65 rokiem i co myślały o tej granicy po 65 roku. I widać tutaj radykalną zmianę. Więc to myślę, że jest coś niezwykle istotnego dla samego Kościoła Wrocławskiego, że zbudowano pewne struktury, które dawały poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom Dolnego Śląska. Kościół w latach 50. był, można powiedzieć, jedyną taką ostoją względnej wolności dla tych ludzi. To jest coś niezwykle ważnego. Poczucie, że mogą tutaj budować już swój dom, że są tutaj u siebie. Tutaj religia odgrywała i Kościół niezwykle ważną rolę, zresztą już od lat 40. dam takie anegdotyczne przykłady, że znajdujemy w archiwum archidiecezji wrocławskiej listy z komend powiatowych milicji obywatelskiej czy komitetów powiatowych Polskiej Partii Robotniczej z prośbą o przysłanie kapłana do danej miejscowości, bo ludzie chcą wyjeżdżać. Więc to pokazuje, jaką istotną rolę, mimo konfliktu państwo-religia, państwo-kościół, jaką istotną rolę ten kościół odgrywał. I tutaj Bolesław Kominek doskonale rozumiał te problemy. Ale są też jeszcze głębsze problemy, bo Dolny Śląsk i w ogóle Ziemia Zachodnia to jest tygiel nie tylko może narodów, ale tygiel Polaków. To znaczy mamy tam tożsamości, doświadczenia Wielkopolan, Mazowszan, wreszcie bardzo silna grupa kresowiaków, ale wcale nie dominująca, jak często o tym myślimy, i autochtonów. I Kościół musiał to jakoś pogodzić, zbudować z tych ludzi jakąś społeczność. I wydaje mi się, że Bolesław Kominek dostrzegał to jako zadanie. I to trochę w tekście Dominika Zamiatały widać, że odegrał tutaj istotną rolę właśnie taką społeczną. Ale ja zapytam, a profesora kardynałowi Kominkowi to się udało, bo ja mam jako też badacz kościoła w PRL, mam takie migawkowe wrażenia jeszcze z lat 50., że rzeczywiście archidiecezja wrocławska czy diecezja wrocławska jest konglomeratem, bardzo luźnym konglomeratem duchowieństwa i wiernych z różnych części Polski i tym łatwiej było władzom komunistycznym, że tak powiem, doprowadzić do pewnej dezintegracji struktur tej organizacji kościelnej, czyniąc księdza Lagosza głową tego, bezprawną głową tego kościoła, która została potem zaakceptowana przez prymasa Wyszyńskiego. No i potem mamy rozmaite kłopoty dyscyplinarne, ale też i organizacyjne, które towarzyszą kościołowi wrocławskiemu aż do lat 80. I wydaje się, że to jest też spadek po tej budowie od podstaw, to znaczy, że 40 lat to jest bardzo mało. Czy bilans tych działań kardynała Kominka jest, powiedziałbym, zwieńczony pana zdaniem sukcesem?
Bez wątpienia, gdy patrzymy całościowo na postać kardynała Kominka, no to wydaje się, że bilans jest pozytywny, ale uwzględniamy wszystko, w tym przede wszystkim też bardzo dużą jego aktywność międzynarodową. Ale gdy skoncentrujemy się na samej archidiecezji wrocławskiej, to zgadzam się z tym, że dostrzegamy tu na tej postaci no bardzo wiele rys, problemów i nierozwiązanych kwestii, które w momencie śmierci kardynała w 1974 roku są. Tak na pewno jest, bo... Tak, i to widzimy też, myślę, bardziej może na poziomie struktur Kościoła, czy nawet duchowieństwa, niż wiernych. Znaczy, wydaje mi się, że z perspektywy społecznej wiernych te problemy kościelne w relacjach między różnymi grupami kapłanów nie były do końca dostrzegane. Natomiast tak, no, mamy bardzo dużą część kapłanów, która przywiązuje się do tradycji kresowej i tworzy też wewnętrzne grupy, można powiedzieć, takie społeczne wsparcia dla siebie, tak? To jest bardzo silne. Jest pewna grupa autochtonów czy Ślązaków, jak się dostrzega w diecezji wrocławskiej, ale im jest później, czyli władzę i odpowiedzialność duszpasterską przejmuje duchowieństwo wykształcone już we Wrocławiu, tym ta sytuacja się coraz bardziej stabilizuje bez wątpienia. No, dostrzegamy chociażby konflikt między kardynałem Kominkiem a jego sufraganami. No, trzeba to powiedzieć, jest on. Może to nie jest otwarty konflikt, ale nie jest to harmonijna, normalna współpraca między ordynariuszem a biskupami pomocniczymi, tak należałoby poprawniej powiedzieć. Jakby był tu Dominik Zamiatała, to by nas na pewno tutaj poprawił, że to nie były sufraganie, tylko to byli przecież biskupi pomocniczy. I to jest na przykład pewna słabość. Dobór kadr na poziomie kurialnym. Myślę, że też można dostrzec tutaj poważne rysy. Nie miał może do końca szczęścia Bolesław Kominek do doboru najbliższych współpracowników i mimo tego, że bardzo często to byli piekielnie mocni intelektualnie ludzie, to nie zawsze sprawdzali się na tych stanowiskach, które im powierzał. Przez to w 1974 roku widzimy diecezję jako diecezję na poziomie organizacyjnym duchowieństwa o sytuacji skomplikowanej, powiedziałbym eufemistycznie, nie chcę powiedzieć skonfliktowaną, bo może to nie jest tak, że to są wielkie konflikty wprost, ale z nieustabilizowaną w tym sensie sytuacją, z niezgranym zespołem zarządzającym diecezją w postaci wszystkich struktur kurialnych i tych wszystkich pomocniczych jednostek w kurii czy w diecezji, które są potrzebne. W trudnych relacjach między powstającym wydziałem teologicznym a seminarium, w trudnych relacjach między poszczególnymi wydziałami kurii, na pewno to gdzieś tutaj widzę. To związane jest na pewno też z tym, że wydaje mi się, ale to jest powierzchowna, wydaje mi się, że też na początku pewnej drogi myślenia o biografii Bolesława Kominka konstatacja, że przywiązywał trochę większą wagę do spraw wielkich, geopolitycznych, zagranicznych niż do własnej parafii, którą zarządzał, czyli archidiecezji wrocławskiej. Bardzo bym prosił o komentarz profesora Łatkę. To też pytanie o bilans. Bilans w perspektywie Wrocławia z pana punktu widzenia i w perspektywie całego kraju, czy może nawet szerzej, Europy. Jak pan na to patrzy, panie profesorze? Ja bym zaczął od tego, od takich dwóch drobnych uzupełnień do tego, co powiedział profesor Kucharski. Wydaje mi się, że i tak na początku zarządzania diecezją po powrocie do niej, po tym jak można powiedzieć odwołano księdza Lagosza jako tego nieuprawnionego, można powiedzieć nielegalnie wybranego, a później zaaprobowanego ostatecznie przez prymasa Wyszyńskiego rządcę diecezji. No tutaj też ewidentnie widać, że biskup Kominek uporządkował nieco sytuację, że ten pierwszy etap był tu bardzo ważny też tworzenia na nowo tych struktur kościelnych, usuwania księży patriotów, bo widać, że idzie tutaj, można powiedzieć, ręka w rękę z tym, co prymas Stefan Wyszyński robi ogólnopolsko, czyli w ogóle usuwaniu tych kapłanów, którzy zostali w różny sposób narzuceni przez władze komunistyczne czy przez tych tymczasowych rządców wymuszonych na kościele, więc to jest moim zdaniem ważny, istotny proces. Druga kwestia dotycząca już tego okresu, można powiedzieć, schyłku życia, gdzie te konflikty, o których mówił profesor Kucharski, one się stawały coraz bardziej, wychodziły na zewnątrz. Dowiedział się o nich prymas Stefan Wyszyński, próbował też
biskupi pomocniczy zgłosili się do niego w 71 roku, co też opisuje fragmentarycznie w swoim tekście, bo mój tekst jest w zasadzie o tym, co się działo po śmierci kardynała Kominka, tego okresu przejściowego, czyli między jednym kardynałem, między kardynałem Kominkiem a arcybiskupem Gulbinowiczem, który objął urząd, wiadomo, w 76 roku. I od tego 71 roku widać, że właśnie ten konflikt między metropolitą, arcybiskupem Kominkiem, a biskupami pomocniczymi się zaostrza. Widać, że nie liczy się z ich zdaniem. I to jest główny zarzut prymasa Stefana Wyszyńskiego, że zamiast słuchać czy konsultować się biskupów pomocniczych, kardynał Kominek konsultuje się i słucha księży diecezjalnych, których wyniósł wysoko w strukturach kościoła wrocławskiego. Między innymi to jest słynny ksiądz Krucina, czy drugi słynny ksiądz Majka, tak jak profesor Kulaski powiedział, obaj jednak bardzo inteligentni, tylko niekoniecznie może powinni wypełniać niejako funkcję biskupów pomocniczych, a tak to prymas Wyszyński odbierał i ta jego krytyka rozwiązań została przyjęta przez kardynała Kominka. To trzeba podkreślić, że kardynał Kominek niedługo przed swoją śmiercią chciał zrobić z tym porządek, przynajmniej tak obiecał prymasowi Wyszyńskiemu. Czy faktycznie by to zrobił, tego nie wiemy i się nie dowiemy, ale zgodził się z optyką prymasa Stefana Wyszyńskiego, że za duże wpływy mają właśnie ci księża, można powiedzieć, którzy odgrywali rolę takich szarych eminencji, prawda, w kurii wrocławskiej. I można powiedzieć, że gdy kardynał Kominek koncentrował się na tej międzynarodowej działalności, na tych wielkich problemach, czy to Episkopatu Polski, czy w ogóle funkcjonowania polskiego kościoła na zewnątrz, szczególnie w relacjach z episkopatami Niemiec czy Francji, co też jest tu w jednym z tekstów opisane w bardzo ciekawy sposób, no to właśnie ci dwaj kapłani, można powiedzieć, go zastępowali, co też nie jest nigdy dobre dla diecezji, kiedy diecezją de facto rządzi dwóch zwykłych duchownych, bo nie są biskupami, też nie mają pewnych kompetencji kanonicznych, tylko na zasadzie rządów szarych eminencji. Jeśli mamy powiedzieć kilka słów odnośnie bilansu, moim zdaniem bilans jest pozytywny jak najbardziej, bo jest szczególnie pozytywny właśnie w tych wielkich dziełach, o których tu profesor Kucharski mówił, czyli przede wszystkim mamy proces pojednania się polsko-niemieckiego. Tu jego rola jest absolutnie kluczowa, bo bez orędzia wydaje się, że ten proces trwałby o wiele dłużej, o ile w ogóle przybrałby taki wymiar, jaki przybrał po orędziu. Można mieć tu wątpliwości. Ważna też rola jakby w koncepcyjnym tworzeniu planów dla ziem zachodnich i północnych, jeśli chodzi o polski kościół, bo trzeba tu podkreślić, że kardynał Kominek był autorem koncepcji, jak uregulować tą sytuację, i te rozwiązania zostały wdrożone, te koncepcyjne myśli, więc tutaj widać ten wkład też intelektualny w działalność polskiego kościoła bardzo istotny. I oczywiście wielkie wsparcie dla prymasa Wyszyńskiego i jakby bycie na forum episkopatu też takim zdecydowanym zwolennikiem rozwiązań prymasa Stefana Wyszyńskiego. Tam różnice zdań między kardynałem Kominkiem a prymasem Wyszyńskim nie są zbyt częste i na pewno nie dotyczą spraw najważniejszych, więc można powiedzieć, że tu też funkcjonowanie w tym dobrze dobranym zespole miało duże znaczenie. Jeśli chodzi właśnie o ten poziom niższy, czyli funkcjonowanie diecezji, to tutaj to wymaga jeszcze bardzo dokładnego zbadania, bo nie znamy dokładnego funkcjonowania diecezji właśnie przez to, że po pierwsze nie ma monografii na ten temat, takiej, która w naukowy sposób pokazywała, jak ta diecezja funkcjonowała w okresie komunistycznym, co też władzom komunistycznym się udało przeprowadzić i na ile te konflikty, o których wiemy, że były, na ile one były silne, na ile one wpływały na przykład na procesy decyzyjne kurialistów, prawda, jak to się przekładało na funkcjonowanie diecezji. To wszystko wymaga jeszcze zbadania, a będzie miało szansę zostać zbadane, jak badacze dostaną dostęp do archiwum kurii wrocławskiej, bo wiemy, że z tym też jest pewien kłopot. Więc powiedziałbym tak, bilans jest niewątpliwie pozytywny, ale powinniśmy jeszcze mocno pochylić się nad tą postacią i zająć się tymi sferami, które są albo słabo zbadane, albo które wywołują w dalszym ciągu kontrowersje. Czy ad vocem, tak? Ja też
Tylko dodałbym jedno, czy może dwa uzupełnienia, bo mam wrażenie, że dla tych, którzy nie są zorientowani w tej historii, to może nie być jasne. Bolesław Kominek w 1935 roku został administratorem apostolskim w Opolu, a nie we Wrocławiu. We Wrocławiu był Karol Milik, ale bardzo ciekawą sprawą jest to, że po usunięciu administratorów apostolskich w 1951 roku prymas jedzie do Rzymu, gdzie uzyskuje decyzję Piusa XII o mianowaniu części, to warto dostrzec, bo często używamy, że wszystkich części administratorów apostolskich biskupami, w tym jedną z tych trzech osób jest Bolesław Kominek, nie jest nią właśnie Karol Milik z Wrocławia i Bolesław Kominek otrzymuje taką nominację z myślą już, że będzie zawiadywał Wrocławiem, co jest niezwykle ważne. I odnośnie tego problemu z porządkowaniem diecezji pod koniec życia Bolesława Kominka, no jakąś niezwykle taką symboliczną, znaczącą decyzją, co wymaga oczywiście dalszych badań, jest to, że nominację na biskupa pomocniczego w 1973 roku uzyskuje biskup Józef Marek, który no nie jest wśród tych właśnie duchownych, powiedzmy, których może by się typowało na tych, którzy będą wyniesieni do tej godności. Więc może to był właśnie krok w stronę rozwiązywania pewnych problemów wewnątrz diecezji. Proszę. Właśnie jeden komentarz odnośnie postaci biskupa Marka, bo tutaj w koncepcji prymasa Stefana Wyszyńskiego on miał właśnie służyć do pomocy uporządkowania tych spraw z diecezji, a tak wynika z lektury Pro Memoria i tego, jak prymas Stefan Wyszyński widział rozwiązanie tego problemu, no bo prymas chciał się oprzeć na biskupie Wronce, z którym znał się, lubił, to była mocna, dobra relacja, w takim sensie, że miał duże zaufanie do biskupa Wronki, a drugim tym takim, który właśnie miał przyjść pomóc nowemu później rządcy diecezji, czy też wcześniej jeszcze kardynałowi Kominkowi, miał być właśnie biskup Marek i zresztą podkreśla się to w rozmowach pierwszych z arcybiskupem Gulbinowiczem, że jego osobą do pomocy powinien być biskup Marek i jakby to taka jest sugestia ze strony i prymasa Wyszyńskiego i biskupa Bronisława Dąbrowskiego, sekretarza episkopatu, więc widać, że no z tą postacią jednak można powiedzieć kierownictwo episkopatu wiązało duże nadzieje na pomoc w uporządkowaniu sytuacji, no bo biskup Marek, tak jak powiedział profesor Kucharski, no nie był tą osobą umoczoną jakby w te różne konflikty czy konfiguracje, no i nikt raczej się nie spodziewał, że to on zostanie biskupem. Że niestety zmarł przedwcześnie i to jest też tutaj no, coś, co skomplikowało może właśnie tą sytuację wewnątrz diecezji. Sporo powiedzieliśmy o no, może mniej znanym aspekcie, to znaczy oddziaływaniu kardynała Kominka na arcybiskupstwo wrocławskie jako pewną społeczność poddaną władzy biskupa Kominka. Natomiast chciałbym, żebyśmy jeszcze uporządkowali troszkę oddziaływanie kardynała Kominka w tych aspektach ogólnokościelnych. Była mowa, zwłaszcza pan profesor Kucharski mówił o relacjach z stroną niemiecką. Chciałbym tutaj poprosić o pewne doprecyzowanie, jeśli chodzi o te relacje z Niemcami, to znaczy, czy można powiedzieć, że kardynał Kominek był takim ambasadorem Kościoła polskiego w stronę Niemiec i jeżeli tak, to czy to była kwestia jakby relacji przede wszystkim ze strukturami kościelnymi, czy w ogóle z strukturami niemieckimi, publicznymi, społecznymi i także kościelnymi. Jak można się do tego odnieść? I druga część tego pytania to jest kwestia roli już nie tylko na kierunku niemieckim, to znaczy pytanie o sobór, o inne kontakty międzynarodowe kardynała Kominka. Bardzo proszę. Bolesław Kominek był bez wątpienia osobą, która, tak, no możemy nazwać ją ambasadorem polskiego kościoła w Niemczech i to w takim bardzo szerokim ujęciu, bo absolutnie nie można tego zawęzić tylko i wyłącznie do relacji z kościołem hierarchicznym i powiem więcej, nie można tego zawęzić tylko i wyłącznie do relacji z kościołem,
Kościołem rzymskokatolickim, więc wykraczało to absolutnie poza te relacje. Miał bez wątpienia bliskie, serdeczne, przyjacielskie, osobiste relacje z kilkoma bardzo ważnymi hierarchami w kościele niemieckim, w tym z kardynałem Juliusem Dybfnerem, który przejął przewodniczenie episkopatowi Niemiec po kardynale Frinksie w 1965 roku, będąc już wówczas arcybiskupem w Monachium. Miał bardzo bliskie relacje z Francem Hengsbachem. Miał też bliskie relacje z biskupem Szafranem z Görlitz. To jeszcze kilka osób można wymienić, z Alfredem Bengszem z Berlina, czyli z NRD de facto. I to bez wątpienia ułatwiało prowadzenie pewnego dialogu. Stąd koncepcje, propozycje, które składał, były brane pod uwagę, były przynajmniej co najmniej rozważane. To nie oznacza, że in gremio episkopat Niemiec wszystko akceptował i z wszystkiego się cieszył. Bez wątpienia tak nie było. W naszej książce mamy też obszerny tekst poświęcony odpowiedzi episkopatu Niemiec na polskie orędzie. W wyniku naszych badań udało się odnaleźć 11 wersji tej odpowiedzi, co pokazuje, jaki proces tworzenia tego ostatecznego tekstu musiał przejść tekst pierwotny, w jaki sposób on powstawał, to jest też jakby niezwykle ciekawe. I teraz zatem mamy Bolesława Kominka, który, powiedzmy też, co ma istotne znaczenie, rozumiał kulturę niemiecką, bo wychował się na Śląsku pod zaborem niemieckim, posługiwał się językiem niemieckim od dzieciństwa, ale wychował się w polsko zorientowanej rodzinie, to też trzeba dostrzec. Jako miejsce swojego wykształcenia wybrał Uniwersytet Jagielloński, nie Wrocław, jak większość Ślązaków czy kapłanów, które myślało o właśnie drodze kapłańskiej, to jednak szło do Wrocławia. Więc to jest też niezwykle ważne, ale posługiwał się niemieckim biegle. To był jego wręcz drugi język, który posługiwał się jak językiem rodzonym. Znowu był wykształcony we Francji, znał język francuski, co pozwalało mu się też poruszać w różnych mandrach międzynarodowych, w tym w Rzymie. To był dla niego język do kontaktów pozaniemieckich ze światem międzynarodowym. Natomiast poza hierarchią niemiecką miał bez wątpienia też bardzo bliskie relacje z oddolnymi inicjatywami, walce tutaj dostrzec Pax Christi, Action Sinne Zeichen, Benzberger Kreis. To były te organizacje, środowiska, które były zainteresowane dialogiem z Polską. I też to pokazuje, że no jeśli ktokolwiek w Niemczech myślał o zbudowaniu jakichś mostów albo nawet zainteresowaniu się Polską, prędzej czy później, w latach 60., prędzej czy później trafiał do Kominka. Taką postacią jest znany niemiecki dziennikarz Hans Jakob Stelle, który też w pewnym momencie zaczął z Kominkiem korespondować, zbudował z nim jakieś takie bliższe relacje. Natomiast poza tym to też byli na przykład ewangelicy. Także przez to, że pewne środowiska łączyły i katolików, i ewangelików, właśnie zainteresowane dialogiem z Polską. Ale tak jak wspomniałem, wykraczało to także poza kontakty religijne, bo pod koniec lat 60., a szczególnie gdy powstaje rząd Willego Brandta, ministrowie Willego Brandta, Werner czy Leber, mamy na to źródła dowody, kontaktują się z Bolesławem Kominkiem, bo szukają kontaktu z polskim kościołem, bo szukają kontaktu z prymasem Wyszyńskim. Gdy przyjeżdżają do Warszawy i mają spotkać się z prymasem, prymas ściąga Bolesława Kominka jako osobę, która ma uczestniczyć w tym spotkaniu, która też może lepiej zrozumie tych Niemców, która też może zapośredniczy nie tylko jako tłumacz, ale też wniesie do tych relacji swoje zdanie, pomysły. I mamy też relacje właśnie z tymi politykami niemieckimi w Rzymie, na terenie bardziej neutralnym. Szeroki konglomerat kontaktów bez wątpienia był jedną z kilku postaci w Polsce, bo też powiedzmy sobie szczerze, że mosty w latach 60. między Polską a Niemcami tworzyły jednostki. Szczególnie w Polsce bardzo było trudno o pewną zmianę społeczną. Orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich nie spotkało się od razu z pełną społeczną akceptacją. Nasze społeczeństwo było bardzo podatne na tą propagandę antyniemiecką ze względu na doświadczenia II wojny światowej. To trzeba zrozumieć. I bardzo dłużej ten proces zmiany w myśleniu o Niemcach następował w Polsce niż w Niemczech nawet, jeśli patrzymy na badania opinii publicznej. Więc Bolesław Kominek był jedną z kilku postaci, w tym ze strony Kościoła chyba najistotniejszą właśnie w tych relacjach polsko-niemieckich. Ale nie tylko, bo podczas Soboru pojawiła się idea budowania
międzynarodowych struktur Kościoła, Konferencji Biskupów Europejskich. Nawet dokładnie 18 listopada, czyli w dniu, kiedy podpisywano orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich i inne orędzia wysyłane wówczas do episkopatów na świecie, odbyło się spotkanie przewodniczących episkopatów Europy, którzy podjęli decyzję o zawiązaniu takiego komitetu organizacyjnego, Komitetu Sześciu. I zza żelaznej kurtyny był do tego komitetu wyznaczony tylko Bolesław Kominek. Znał doskonale język francuski, dla niego partnerem organizacyjnym był Roger Echegaray, późniejszy kardynał, wówczas blisko współpracujący z sekretarzem episkopatu Francji, później sam pełnił tą funkcję. I on, i Bolesław Kominek do początku lat 70. uczestniczył w pracach organizujących to gremium, właśnie Konferencję Episkopatów Europy. Miał bardzo bliskie kontakty, szczególnie z frankofońskimi krajami i biskupami, prawda? Stąd to były kraje Beneluxu, stąd to była Francja. Ale także ze względu na to, że kuria rzymska jest kurią jednak międzynarodową, łatwo budował relacje także z kurialistami rzymskimi. Tutaj nieocenione są jego rozmowy z sekretariatem stanu właśnie w kwestii ziem zachodnich. Sygnalizowanie tego problemu, że trzeba struktury kościelne polskie na ziemiach zachodnich ustabilizować. I tutaj jakby te kwestie, wydaje mi się, są może najistotniejsze. Oczywiście podczas Soboru Watykańskiego II uczestniczył tylko w pierwszej i czwartej sesji soborowej, na drugą i trzecią sesję nie dostał paszportu. Jego wystąpienia soborowe, no, wydaje mi się, uczciwie mówiąc, nie są może jakoś najbardziej kluczowe. W podręcznikach, publikacjach dotyczących Soboru Watykańskiego II chyba postać Bolesława Kominka nie jest nawet odnotowywana. Mówię o takich powszechnych, prawda, niepolskich opracowaniach, ale miał kilka wystąpień. Wydaje się, że bardzo jakiś poważniejszy, intelektualny wkład miał w konstytucję Gaudium et Spes i tutaj wpływ na ten dokument miał jakiś poważniejszy. Stąd podczas czwartej sesji widać dokumentów w jego archiwum, takich planistycznych, dokumentów koncepcyjnych jest dużo właśnie na ten temat. Zresztą obszar relacji Kościół a laikat był jego konikiem, bardzo się tym interesował już od okresu katowickiego. To było coś dla niego bardzo istotnego, bo w okresie katowickim pełnił istotne funkcje w Akcji Katolickiej. Natomiast nie można powiedzieć, że jakieś jego wystąpienie, nie wiem, odmieniło, prawda, bieg soboru, to czegoś takiego tutaj nie ma. Wydaje się, że też podczas tej czwartej sesji bardzo poważnie zaangażował się w kwestię przygotowania tego dokumentu, to znaczy orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich, i ten czas nie można uznać za stracony, no bo ten dokument odegrał właśnie tak niezwykle ważną rolę i w relacjach polsko-niemieckich, ale wydaje mi się, że także szerzej w relacjach międzynarodowych. No ale patrząc, to ja jednak patrzę z perspektywy Warszawy, to znaczy w Warszawie dialog polsko-niemiecki jest, myślę, że jeszcze trudniejszy niż na Śląsku, biorąc pod uwagę otoczenie. Nie każde miasto było zrujnowane przez Niemców do tego stopnia jak Warszawa. Natomiast wydaje się, że no nie, ten proces dialogu między episkopatami Polski i Niemiec nie był łatwy. Pan profesor wspomniał nazwisko Sztelego. Swoją drogą warto by było wyświetlić realne powiązania, także powiedziałbym wywiadowcze Sztelego, które istniały, a myślę, że do tej pory nigdy nie znalazły odpowiedniego komentarza. To znaczy mówię o komentarzu historycznym, a nie politycznym. Natomiast Hans-Jakob Sztele opublikował między innymi bardzo ciekawą i bardzo trudną wymianę zdań między kardynałem Wyszyńskim a Defnerem, kardynałem Defnerem, dokonaną bodajże w latach 70-71, w którym kardynał Wyszyński, no jakby to powiedzieć, mówi o pewnych niewykorzystanych szansach tego dialogu i mówi o zawodzie, jaki spotkał episkopat polski ze strony sposobu reakcji episkopatu Niemiec, podkreślając inny, na przykład stosunek ewangelików do tej kwestii. Czy może pan profesor powiedzieć, jaki był stosunek kardynała Kominka do tego aspektu, powiedziałbym, tego pewnego, nie wiem, nie chcę powiedzieć zgrzytu, ale jednak pewnego wirażu w relacjach między episkopatami Polski i Niemiec? No właśnie, no to jest tak, że powiedzmy wprost, prymas był wręcz rozczarowany i to nawet mówi, zawiedziony tym, że chcemy pojednania z Niemcami
Ono się dzieje, ale bardziej byśmy woleli, żeby robili to katolicy, a robią to ewangelicy. Bardziej byśmy woleli, żeby to robiła partia chadecka, a robią to socjaldemokraci. Więc taki gdzieś taka nutka zawodu tam była. Polecam, ale właśnie, to jest jeszcze cały czas obszar do zbadania i szczególnie warto jednak robić kwerendy w archiwach niemieckich, bo właśnie odpowiedź biskupów niemieckich w Polsce postrzegana jest jako rozczarowująca, jako niepełna, jako niewykorzystana, jako może niedorastająca do poziomu orędzia, gdzie szczególnie redukujemy orędzie do tego jednego zdania, przebaczamy i prosimy o przebaczenie, jako wypowiadanego ze strony ofiar do oprawców i przez to tak o silnym ładunku etycznym, emocjonalnym i tak dalej. Natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę proces powstawania odpowiedzi i w ogóle przeczytamy ten tekst, bo my też go redukujemy bardzo często do kilku zdań, a ten tekst jest bardzo ciekawy i on ma w sobie to, czego moim zdaniem polscy biskupi by oczekiwali. Mało tego, zauważmy tam, że w tej odpowiedzi jest odwołanie do tego zdania. Biskupi niemieccy je dostrzegli, mówią na tym zdaniu, w ostatnim akapitach odpowiedzi, wiele można na tym zdaniu, które pada w waszym liście, cytują je, przebaczamy i prosimy o przebaczenie, można bardzo wiele zbudować, więc rozumieli, że to jest niezwykle ważny gest. Ale jednocześnie zastrzegli, że nie są politykami, stąd nie oczekujcie od nas politycznych deklaracji, na przykład w kwestii granicy. Ale z drugiej strony powiedzieli, widzą, że zmiany te są nieodwołalne, bo dla Polaków, którzy tu mieszkają, tam się pojawia w odpowiedzi pojęcie Heimatrecht, że uzyskują tej Heimatrecht także Polacy. Nie tylko mają go Niemcy, którzy tam mieszkali przez wiele lat. Więc jest w tym liście, w tej odpowiedzi też bardzo wiele ważnych deklaracji, które może na poziomie, jak tak patrzymy in gremio, nie widzimy i przez to, ponieważ nie ma tam tak mocnego przesłania jak w polskim orędziu, to uważamy, że ten dokument nie przystaje. On jednak się broni. I teraz dodaję dlaczego. Jeśli weźmiemy pod uwagę korespondencję, którą wymienił Kominek miesiąc po wymianie między listami z kardynałem Dybfnerem, no to widać tam po jednej i po drugiej stronie jakby takie stwierdzenie, chciałoby się zacytować pewnego polskiego polityka, jest, jest, jest. To znaczy jeden i drugi mówią, bardzo nam się udało. Choć Dybfner dostrzega, nie rozumiem, dlaczego w Polsce dzieje się, bo to pisze w styczniu, to co się dzieje. Nie rozumiem, dlaczego jesteście tak atakowani. A przecież po prostu udało się, zrobiliśmy niezwykle ważny krok, widzi to. Używa tam nawet takiego sformułowania, że to chyba potrzebny szatana, prawda, religijnego. Kominek też jakby jest w poczuciu takiego, można powiedzieć, zwycięstwa na poziomie relacji Polska-Niemcy, ale też i przerażenia tego, co dzieje się w Polsce. I to znaczy tego, że polskie władze tak cynicznie, instrumentalnie chcą wykorzystać ten gest. I w tym sensie wydaje mi się, że na tym, co prymas pisze 6 lat później, trochę to waży. Znaczy ważą dwie kwestie. Właśnie trochę to, że dostali polscy biskupi po głowie w Polsce i nie uzyskali takiego wsparcia ze świata międzynarodowego, jak mogliby uzyskać właśnie w obronie, bo w Niemczech powstaje bardzo dużo artykułów. Powiem więcej. Orędzie polskich biskupów do biskupów niemieckich jest zaproszeniem do uczestniczenia w uroczystościach milenijnych. Tego do tej pory nikt nie dostrzegał. W Niemczech to się dzieje. 1 maja zostaje ogłoszony w całym niemieckim kościele, w całym kościele w Niemczech dniem o modlitwy za Polskę, w każdej parafii. To jest coś niezwykłego. W Niemczech odbywa się kilka centralnych uroczystości, gdzie uczestniczy także nuncjusz apostolski w Niemczech, arcybiskup Bafile. Więc to się dzieje. Ale długo trwa proces taki decyzyjny, o który chodzi prymasowi. Na przykład rozwiązanie problemu tych diecezji. To się nie dzieje w 66, 7, 8 roku. Prymas apeluje, stolica apostolska czeka na te Niemcy, kiedy będzie ten traktat i wreszcie kiedy on będzie ratyfikowany. On jest ratyfikowany 2 lata później po podpisaniu i miesiąc de facto po ratyfikacji już jest decyzja papieska. To trzeba czekać i to długo czekać. Więc to myślę, że wpływa na postrzeganie prymasa, że on chciałby mieć tą sprawę rozwiązaną, a ona nie jest rozwiązana. Może także dlatego, że Kościół w Niemczech działa bardzo ostrożnie. Nie chce powiedzieć władzom w niemieckim, a mógłby to powiedzieć, uznajmy tą granicę. Z naszego punktu widzenia nie ma tego problemu. Ale dlaczego tak się nie dzieje? Z dwóch względów. Po pierwsze, Kościół w Niemczech ma inną społecznie pozycję niż Kościół w Polsce. To trzeba zrozumieć. Niemcy są konfesyjnie podzielone. Nie są monoreligijne jak w Polsce. Polska jest państwem, a w latach 60. to wręcz Kościół moralnie ma tak silną pozycję, jakiej chyba nie ma nigdy. W Niemczech jest całkiem inaczej.
jest absolutnie instytucją i środowiskiem poddawanym krytyce. Poza tym są właśnie, jest drugi kościół, to znaczy są protestanci. Więc to jest pierwsza kwestia. Stąd oddziaływanie na władzę i na społeczeństwo jest inne. Po drugie, bardzo wielu wypędzonych, tych środowisk wypędzonych, to są katolicy, którzy nie są gotowi na zaakceptowanie takiej twardej decyzji. Oni żyją jeszcze mrzonkami, marzeniami o powrocie. I to Döpfner szczególnie to pamięta, bo jako biskup Berlina w 60 roku wygłasza słynne kazanie na święto świętej Jadwigi, gdzie apeluje: przyznajmy się do winy trochę, parafrazuję to, prawda? Uznajmy winę, odpowiedzialność naszą za II wojnę światową, granica nie jest najważniejsza. I to wiąże się z wielkimi reakcjami w tych środowiskach, wręcz wystąpieniami z kościoła, wielką krytyką tego biskupa. Więc ma to w pamięci, że tu trzeba bardzo ostrożnie poruszać, bo no my jesteśmy w Niemczech, biskupi, odpowiedzialni też za naszych wiernych. Tak? I to jest, myślę, to trzeba gdzieś brać pod uwagę. Panie profesorze, tu zwracam się do Rafała Łatki. No, chciałbym poprosić o powiedzenie, jak wygląda działalność kardynała Kominka w tych sprawach właśnie międzynarodowych już poza kontekstem niemieckim? Czy tam należałoby coś jeszcze uzupełnić, bo profesor Kucharski skupił się na tej jednak wątku niemieckim, który był już ewidentnie najważniejszy. Czy w innych sprawach też można mówić o znaczącym dorobku kardynała Kominka? Odpowiadając na pytanie pana profesora, to najpierw podkreślę, że profesor Kucharski tu właściwie wiele wątków wyczerpał, szczególnie ten, który mnie najbardziej interesuje, czyli aktywności kardynała Kominka na forum spotkań z rozmaitymi dostojnikami Kurii Rzymskiej, bo to było niewątpliwie kluczowe nie tylko jakby w zakresie działania na rzecz polskiego kościoła, czy na rzecz postulatu właśnie uregulowania statusu diecezjalnego, ale też w ogóle budowania pozycji polskiego kościoła jako znaczącej siły w kościele powszechnym, bo to jest też ten aspekt, który trzeba tu wyraźnie podkreślić, że te działania przynosiły konkretne efekty, więc rola polskiego kościoła też rosła dzięki tej aktywności kardynała Kominka w Stolicy Apostolskiej. No i to widzimy i to jest ten konkretny efekt, konkretny wkład. No na pewno można dodać, że bliskie relacje kardynała Kominka z episkopatem Francji czy z episkopatem Austrii, no bo to są też te kraje, o które zabiegał i z którymi się kontaktował regularnie kardynał Kominek. No i oprócz tego oczywiście właśnie budowa tych zrębów, o czym mówił profesor Kucharski, Europejskiej Rady Biskupów, co tutaj można powiedzieć kontynuował po jego śmierci trochę innej roli i trochę z innej pozycji biskup Jerzy Stroba, prawda, bo on później jako szczególnie metropolita poznański odegrał tam kluczową rolę, był wiceprzewodniczącym tego gremium, więc można powiedzieć, że polscy biskupi no, włożyli sporo, żeby ta inicjatywa, którą rozpoczął kardynał Kominek, okazała się skuteczna i udana. Więc wydaje mi się, że te wątki trzeba podkreślić. Jeśli chodzi zaś o, dodałbym jedną rzecz, o kwestię dotyczącą soboru, bo tam biskup Kominek wówczas był ważny jako symbol, prawda, że polski kościół jest obecny na ziemiach zachodnich, a dlatego prymas Stefan Wyszyński wiele uwagi poświęcał, żeby jednak biskup Kominek mógł uczestniczyć chociażby właśnie w tych dwóch sesjach. Jak wiemy, tam trwał ten wielki spór z komunistami o jego obecność. To jest w ogóle temat na osobną analizę, być może nawet książkową, no bo przecież te zabiegi i prymasa, i sekretarza episkopatu, i samego Kominka o wydanie tego paszportu, no to jest fascynująca historia, która tylko, jak wiemy, połowicznie przyniosła sukces. Dlaczego pana zdaniem komuniści nie chcieli się zgodzić na obecność kardynała i rzeczywiście nie skutecznie zablokowali jego obecność na dwóch sesjach soborowych? Wydaje się, że chodziło tu, oczywiście to jest też pole do interpretacji, bo wydaje mi się, że ciągle jakby ta kwestia też, kogo oni chcieli wypuszczać, jako nie chcieli wypuszczać, jeszcze powinna zostać bardziej głęboko zbadana, bo mamy w książkach, które dotyczą soboru, oczywiście informacje na ten temat, no ale nie ma też takiej jakby konkretnej analizy, których biskupów i dlaczego komuniści bardziej widzieli, mniej widzieli. Moim zdaniem była to pewnego rodzaju zemsta za to, że biskup Kominek trochę kiwał władze komunistyczne i to na
poziomie lokalnym i centralnym, zachowując się w ten sposób, że deklarował pewne rzeczy, które były istotne dla komunistów, takie, że no, będzie podkreślał coś, co dla władz PRL jest ważne, po czym robił zupełnie inaczej. To znaczy zachowywał się w sposób autonomiczny, no, wygłaszał deklaracje też, które, no, tak jak tu profesor Kucharski nakreślił, no, były wyciąganiem ręki do Niemiec, co było nie do zaakceptowania przez dla komunistów, którzy no, prowadzili wówczas zdecydowanie antyniemiecką propagandę, taką na wielką skalę. To jeśli chodzi o antywatykańską, to wiadomo, że w odpowiednim momencie komuniści to zakończyli. W zasadzie po 1956 roku ta propaganda jest trochę i zupełnie inna, i skala, i zasięg jest inna, ale propaganda antyniemiecka jest tu bardzo silna i skuteczna i wydaje się, że działalność biskupa Kominka im w tym przeszkadzała w skuteczny sposób, bo on dawał inny punkt widzenia, taki, który no, pokazywał, że z Niemcami to nie trzeba tylko na ostro, że nie trzeba ciągle przypominać tego, co Niemcy zrobiły w czasie wojny, tylko może spróbować jakoś się porozumieć, więc wydaje mi się, że to po pierwsze była właśnie kwestia jakiejś zemsty za to, że deklaratywnie biskup Kominek nieraz okiwał władze komunistyczne, więc no, trzeba mu pokazać jego miejsce w szeregu. No, tak to sobie wyobrażała administracja komunistyczna. A po drugie właśnie, żeby te deklaracje według nich proniemieckie, prawda? No bo to trzeba odtworzyć też obraz patrzenia na to władz komunistycznych i dla nich jednoznacznie to, co robił biskup Kominek z punktu widzenia Gomułki czy Kliszki czy tego środowiska, no było oceniane jednoznacznie negatywnie jako działalność proniemiecka, prawda? I to stale też widać w różnych charakterystykach, prawda? Czy to tworzonych przez Urząd do Spraw Wyznań czy przez Bezpiekę, że no w zasadzie biskup Kominek jest sojusznikiem niemieckich rewizjonistów i to trzeba podkreślić, że taka była optyka komunistów i więc ten brak pozwolenia na jego wyjazd na drugą, trzecią sesję soborową z tego właśnie wynika, że no, dlaczego mamy tam rewizjonistę wypuszczać, jak on tu znowu będzie jakieś deklaracje proniemieckie zgłaszał, a my tu mamy no, otwartą, można powiedzieć, walkę czy z wpływami rewizjonizmu niemieckiego, jak to określa propaganda komunistyczna, no bo to jest ten świat, gdzie no, Niemcy są bezwzględnym wrogiem, a Kominek tutaj, prawda, no burzy nam tą optykę. Tak mi się wydaje. Oczywiście to jeszcze by trzeba zbadać, jaka była bezpośrednia przyczyna odmów, bo co innego jest to, co pisano w dokumentach jakby kierowanych do sekretarza episkopatu, który interweniował w tej sprawie, a czym innym jest też, można powiedzieć, realny proces decyzyjny, bo tego nie mamy prześwietlonego, czy na przykład sam Gomułka o tym decydował, czy decydował o tym Zenon Kliszko, który, jak wiemy, był wyznaczony przez Gomułkę do spraw polityki wobec Kościoła, więc to wszystko jest jeszcze do jakiegoś zbadania, jakby sama ta polityka, no i wreszcie same działania później, dlaczego biskup Kominek nie mógł jechać. Ja bym dodał, że w materiałach Urzędu do Spraw Wyznań czy Wydziału Administracyjnego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej są sprzeczne analizy czy sprzeczne informacje dotyczące rekomendowania wyjazdu części biskupów albo zablokowania tego wyjazdu. W przypadku pierwszej sesji to jest w ogóle bardzo ciekawa taka rzecz, że wyobrażano sobie, że episkopaty czy biskupi będą umiejscowieni geograficznie zgodnie z państwami, do których przynależą. A ponieważ archidiecezja wrocławska w Annuario Pontificio jest pokazana w strukturach Germania, niemieckiego kościoła, to wyobrażono sobie, że naraz część polskich biskupów zasiądzie w ławach niemieckich, no co byłoby taką politycznie, prawda, polityczną deklaracją, że te ziemie nie są polskie. Podobnie zresztą obawiano się, że administratorzy apostolscy ze wschodu, z tych diecezji szczątkowych, siądą w ławach Związek Radziecki. Oczywiście w przypadku Związku Radzieckiego to też jakby osobny temat, jak wyglądała kwestia pojawienia się przedstawicieli z tego kraju na soborze. Natomiast wydaje mi się, że tutaj to, co Rafał Łatka powiedział, jest bardzo, absolutnie się z tym zgadzam, bardzo istotne. Te relacje wewnętrzne, biskup miejscowy i miejscowa struktury władzy. Bolesław Kominek udawało mu się dobrze lawirować i w tych meandrach wygrywać pewne spory. Stąd rekomendacje na drugą, szczególnie trzecią sesję chyba szły z dołu, żeby to zablokować, aby udowodnić, że my coś możemy. To znaczy, że jeśli ten biskup nie jest skłonny na jakieś kompromisy, które lokalna władza sugeruje, no to my pokażemy, że też mamy władzę do powiedzenia nie, mimo tego, że Kominek przez prymasa próbował omijać
lokalne władze i trafiać bezpośrednio do komitetu centralnego, czy do pierwszego sekretarza, czy przez kliszkę, prawda. Są tam różnego rodzaju podchody i jakby umizgi, aby uzyskać możliwość uczestniczenia, szczególnie w Soborze to widać. Więc tutaj myślę, że ten aspekt lokalny też był bardzo, bardzo istotny. No, nie przekonywało komunistów huczne obchodzenie na przykład 20-25-lecia administracji kościelnej w polskiej administracji kościelnej we Wrocławiu, bo pamiętam, że jedna z konferencji Episkopatu Polski odbyła się właśnie z tego tytułu we Wrocławiu i cały Wrocław był dekorowany właśnie przez stronę kościelną w takim duchu, który dzisiaj byśmy uznali za jednoznacznie, powiedziałbym, narodowy i podkreślano zasługi dla polskości Wrocławia, to nie było wystarczające? To było. Tak, i zwróćmy uwagę, że w 65 roku, kiedy jest 20-lecie, prawda, słynne obchody na przełomie sierpnia i września i właśnie posiedzenie Konferencji Episkopatów w Katedrze Wrocławskiej 1 września, to tak, rekomendacje niezwykle pozytywne. Ja nawet rozmawiałem jeszcze przed śmiercią z Aleksandrem Merkerem, który wówczas był jednym z głównych analityków Urzędu do Spraw Wyznań, później, prawda, wicedyrektorem i nawet likwidatorem urzędu już pod koniec lat 80. To on powiedział, że nigdy wcześniej polski episkopat nie dał tak patriotycznej deklaracji, jak dał w 65 roku we Wrocławiu. I gdy Hans Jakob Stelle, zdaje się, że tak, to był Stelle, dzwonił do dyrektora Skarżyńskiego po dowiedzeniu się, że jest orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich do Warszawy, co o tym myślą władze w Warszawie, to Merker mi relacjonował, że Skarżyński odpowiedział: uważamy to za kontynuację linii z Wrocławia, myśląc, że to jest patriotyczne w pełni, prawda, takie wręcz nacjonalistyczne sposób patrzenia, że to jest, prawda, my to mamy pełnię praw i żadnych wątpliwości. Więc akurat wtedy tak. Też powiedzmy sobie szczerze, że tutaj w jakimś stopniu, to uczciwie trzeba na to powiedzieć, pod względem praw Polski do ziem zachodnich, władze partyjne, episkopat bardzo nie różnił się od siebie. Nawet w różnych rozmowach episkopat polski, biskupi podkreślali, że tutaj nie ma różnicy, my się z władzami nie różnimy. Na forum watykańskim, prawda, tu w tym sensie oni kontynuowali całe polskie społeczeństwo i mówi wam, ustanówcie tutaj diecezję. Czyli władze komunistyczne mówią o diecezjach. Oczywiście tak naprawdę władze komunistyczne mówią o granicy, tak? Ale z perspektywy kościelnej o diecezjach. Więc stąd te uroczystości rocznicowe, one bardzo często redukowane były do tego wydźwięku stricte patriotycznego, który wręcz budował argumenty za polskimi prawami do ziem zachodnich. Dla Kominka to była, wydaje mi się, może nie drugorzędna, ale obok tego była jeszcze inna kwestia, że jest w tym jakaś złożoność. Właśnie na przykład tego, że tutaj spotyka się polska i niemiecka tradycja, polskie i niemieckie dziedzictwo. Nie można o tym zapominać. Widział to. Zatem trzeba mówić, że jest tu niemieckie dziedzictwo. Ono jest dzisiaj nasze, bo my tu jesteśmy. Ale jest, nie zapominamy. To też było mile słuchane w Niemczech, że coś polski Kościół z tym robi, że dba o to. Nie chce zburzyć, jak pomniki burzono w 1945-1946 roku. Nie chcę wymazywać niemieckich napisów, tylko widzi, że one są i one są elementem teraz naszego dziedzictwa kulturowego. Więc to było gdzieś niezwykle istotne, ale Kominek, też uczciwie to podkreślę, nie różnił się z prymasem ani na jotę w rozumieniu, że Polska ma prawo do tych ziem. Nie różnił się ani na jotę. Uważał, że Polska ma prawo do tych ziem, choć budował argumentację może nie na historii przeszłości piastowskiej i tak dalej, tradycji, ale właśnie na sprawach społecznych. Tu są już nasze groby. Myśmy odbudowali ten Wrocław. My, mało tego, bez tych ziem przestaniemy mieć szansę egzystowania w przestrzeni międzynarodowej, bo widział, że Polska bez tych ziem stanie się państwem kadłubowym, z którym każdy może zrobić wszystko. Tu jeszcze dodał do tego, co profesor Kucharski powiedział, to jest rzeczywiście bardzo ważna rzecz, że episkopat w większości, jego stanowisko w sprawach niemieckich pokrywało się ze stanowiskiem władz komunistycznych. Co więcej, nawet prymas Stefan Wyszyński używał takiego argumentu, szczególnie w 70-71 roku, chcąc przyspieszyć decyzję Stolicy Apostolskiej o uregulowaniu statusu tych ziem, że nawet komuniści robią więcej dla tych ziem zachodnich niż wy. W sensie mówił to do sekretariatu stanu i do
przedstawicieli sekretariatu stanu, z którymi rozmawiał, więc używał to jako elementu nacisku. Ale tu profesor Paweł też pytał o to, jak te obchody wpływały na tą percepcję władz. I trzeba zauważyć, że to też fluktuowało, bo ten stosunek jakby komunistów do podejścia episkopatu do spraw niemieckich też się zmieniał, bo trzeba tu podkreślić ten ważny moment wcześniejszy. Znaczy mamy lata 50., mamy słynny wywiad prymasa Wyszyńskiego dla Tygodnika Powszechnego o ziemiach zachodnich. No i komuniści reagują na ten wywiad negatywnie, mimo że on jest jakby dokładnym potwierdzeniem postulatów polskich pod adresem Niemiec czy pod adresem Stolicy Apostolskiej. I dlaczego tak robią? Bo mówi o tym prymas, a oni chcieliby, żeby o tym mówiła Trybuna Ludu, a nie Tygodnik Powszechny czy nie strona kościelna, bo uważali, że polityka zagraniczna do nich należy, a nie do polskiego kościoła. To też bardzo właśnie mocno wybrzmiało przy okazji sporu o orędzie, bo to też ten aspekt trzeba podkreślić, że no tutaj komuniści uważają w ten sposób. My jesteśmy, można powiedzieć, właścicielem tego państwa, bo trzeba by takich słów użyć. My prowadzimy politykę zagraniczną, a co nam się tu będzie episkopat mieszał? Więc te etapy też jakby podejścia do spraw polsko-niemieckich w tym kontekście episkopatu też ewoluowało, jeśli chodzi o stronę partyjną. Można powiedzieć, że Gomułka z biegiem czasu, szczególnie już tam w końcówce swojej władzy, zauważył, że ta działalność episkopatu na rzecz polskości ziem zachodnich jest jednak korzystna, prawda? I to widać ten u niego, jakby można powiedzieć, zmianę pewnej optyki i też wytonowanie tej agresywności, no bo też się przekonał, że no napaść na orędzie i napaść na prymasa Wyszyńskiego, bo tu trzeba podkreślić, że to prymas był jednak głównym celem tej napaści, a nie Bolesław Kominek, który był autorem, no ale komuniści uważali, no, że głową kościoła jest prymas, więc z niego trzeba uderzyć. A więc widać, że ten Gomułka zaczął to jakoś stopniowo zmieniać tą perspektywę, widząc, że ta działalność episkopatu na rzecz polskości ziem zachodnich jest bardzo ważna. No to też obchody 25-lecia tu były istotne, no, szczególnie, że była tam konferencja episkopatu zorganizowana w Szczecinie, więc to była jeszcze, można powiedzieć, równie silna wymowa, no, że Szczecin też jest polskim miastem, prawda? Już nie tylko Wrocław, ale Szczecin. I że no w zasadzie biskup Stroba no też jest tutaj, można powiedzieć, naszym dobrym reprezentantem, żeby użyć takiego słownictwa. W 70 roku w ogóle obchody 25-lecia miały miejsce we Wrocławiu od 1 do 3 maja, więc w takich datach tu episkopat wybrał bardzo ciekawie ten moment. Trudno było też trochę z tym polemizować, nawet ze strony władz. Tam pojawiła się też ciekawa w ogóle koncepcja, że by akurat na tę okoliczność zezwolić, bo to była kolejna próba myślenia o przyjeździe Pawła VI do Polski. To się oczywiście nie udało. Właśnie orędzia dodałbym właśnie, rozwijając to, co powiedział Rafał Łatka, właśnie bardzo istotny aspekt tutaj padł. Biskupi złamali orędziem istotny monopol władzy, to znaczy monopol związany z polityką zagraniczną. To było coś niezwykle ważnego. Ale poza tym złamali także inne, można powiedzieć, czy tematy tabu, które dla władz były istotne. No po pierwsze, napisali list do całych Niemiec. Zatem nie uznali podziału Niemiec na wschodnie i zachodnie. To był list do biskupów niemieckich, tak jakby nie istniały dwa państwa niemieckie. To jest niezwykle istotne, bo to mówi, że łamie nam pojałtański sposób patrzenia na Europę. Po trzecie wreszcie, co też gdzieś tutaj warto dostrzec, biskupi patrzyli, czy użyli orędzia jako takiej narracji, która była w stanie przełamywać te kwestie, które budowały potrzebę obecności wojsk radzieckich w Polsce. No bo gdyby doszło do pojednania z Niemcami, zniknąłby problem granicy, zniknęłaby taka wizja, po co wojska radzieckie są w Polsce, czego one pilnują tutaj. To jest istotny aspekt geopolityczny się pojawił. Gdzieś o tym nie można zapominać, stąd model zaproponowany, model pojednania właśnie w orędziu, oparty na tych kwestiach jest ważny. Gdy wczytamy się w tekst orędzia, to jeszcze dostrzeżemy tam dwa istotne aspekty. W orędziu pojawia się po pierwsze popatrzenie na Niemcy jako nieodwiecznego wroga, co w narracjach historycznych nawet było dominujące. Niemcy, odwieczny wróg Polski, zawsze, wcześniej, dzisiaj i w przyszłości. Orędzie pokazuje nie.
Były momenty, że były to bardzo harmonijne relacje. Wiele Niemcom zawdzięczamy. Kolejny aspekt. W orędziu pojawia się informacja o antynazistowskiej niemieckiej opozycji podczas II wojny światowej. Weiße Rose. Biskupi niemieccy, którzy sprzeciwiali się zamach na Hitlera. Mówią, widzimy to, że także w Niemczech, nie mówią, że wszyscy, ale widzimy, że nawet w Niemczech było myślenie antynazistowskie. Byli ludzie, którzy ponieśli ofiarę. To już w ogóle przełamywało taki temat tabu, można powiedzieć. I to wszystko władze bolało. No bo był ustalony porządek świata. No i jeszcze może jest jedna istotna kwestia. Polscy biskupi w orędziu mówili o granicy na Odrze i Nysie, tak jakby ta granica nie była uregulowana. A przecież jest traktat z 50 roku, podpisany w Zgorzelcu. To nawet polskie władze go nie uznają? Że mają o to pretensje jakby? Wydaje się, że w sensie formalnym to się wydarzyło. A biskupi mówią, no jest coś, co nazywamy heißes Eisen, gorącym żelazem. To jest granica na Odrze i Nysie, piszą do biskupów niemieckich. I to wszystko trzeba dostrzec. Jak to spinamy w całość, to jest bardzo wiele aspektów, za które władze mogą polskich biskupów nie lubić. Dodał jeszcze jeden wątek, bo no, popatrzmy też na to, że prymas Stefan Wyszyński, który regularnie używał frazeologii piastowskiej, bo odnosił się do tej historii dziejów o wiele inaczej jednak niż kardynał Komina-Kaczek, kładł akcenty na inne rzeczy, no stuprocentowo zgadza się na orędzie, nie ma żadnych wątpliwości, no i jest głównym obrońcą tego orędzia później, czy poniekąd został w tą rolę też wsadzony przez komunistów, no ale nie ma tam żadnego momentu, że on jakby uznaje, że ta inicjatywa może niekoniecznie była mądra, może niekoniecznie czas był dobry, czy może trzeba było to załatwić inaczej. Co więcej, mówi, że ta nagonka, którą zorganizowani komuniści, służy interesom polskiego kościoła, bo jest głośno po pierwsze o orędziu, a po drugie o polskich interesach, można powiedzieć, ogólnoeuropejskich. Słowo do tego, bo to jest też temat, który gdzieś może interesuje, czy wywołuje odnośnie kardynała i orędzia. Tak, właśnie to jest coś warte podkreślenia. Gdy weźmiemy pod uwagę rękopis, drugą, trzecią, czwartą, piątą redakcję, którą udało się odnaleźć, zrekonstruować i wreszcie wersję finalną, to widzimy, co znika, co się pojawia. Już w pierwszej wersji jest to słynne zdanie. Przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Prymas nie ma do tego zdania żadnej wątpliwości. Nie ma do tego zdania żadnej wątpliwości, a jest pierwszym czytelnikiem tego tekstu. O co prosi, co się zmienia? Prosi o dodanie dużego fragmentu o Wielkiej Nowennie, którego nie ma w pierwotnej wersji orędzia. Za chwilę, biskupi tego nie wiedzą, bo orędzie powstaje na początku października, 1 października jest memorandum EKD, ale Kominek go jeszcze nie zna, poznaje go około połowy października. Dopisuje fragment o ewangelikach. Powiedzmy sobie szczerze, w relacjach ewangelicko-katolickich w latach 60. nie ma takich dobrych stosunków, jak są dzisiaj. Ta nauka soborowa, ekumeniczna rodzi się, prawda? Ona jeszcze wiele zakrętów po drodze napotka. Prymas nie ma wątpliwości wobec tego fragmentu. Nie nakazuje go zmiany, wykreślenia. Tam są oczywiście pewne sugestie, że blokuje to, ale nie chce mi się do końca w to wierzyć, zważywszy na to, jakie później ma wypowiedzi odnośnie ekumenizmu i w ogóle, co dzieje się z listami ekumenicznymi, bo są trzy listy ekumeniczne obok orędzia wystosowane do Światowej Rady Kościołów w Genewie na przykład, czy do patriarchy Atenagorasa. Więc tutaj dokładnie się trzeba to zauważyć, ja się pod tym podpisuję. Prymas przyjmuje orędzie w tym kształcie, jak Kominek pisze, dodaje, czy sugeruje dodanie, bo wydaje mi się, że Kominek go ostatecznie sformował, bo jest rękopiśmienny dopisek na drugiej redakcji, ręką Kominka zrobiony, o Wielkiej Nowennie, a później to na prymasa spadają największe ciosy. I prymas nie ucieka. Trochę Kominek, mam wrażenie, że tu uczciwie też trzeba powiedzieć, że trochę się przestraszył tego, co się w Polsce dzieje, choć później jest słynne kazanie z katedry wrocławskiej z 6 lutego 66 roku, gdzie broni orędzia w pełni, buduje bardzo taką mocną, dobrą argumentację i za pierwszą frazą tego zdania przebaczamy i za drugą frazą tego zdania prosimy o przebaczenie. Prymas od początku do końca broni tego orędzia. No, jeśli przeczytamy kazania prymasa i wystąpienia za rok 66, orędzie pojawia się, no nie, strzelam, ale w 40% na pewno. I to jest od początku do końca obrona.
Chyba, że jedną rzecz, że to, o co komuniści mogli mieć pretensje, to jest, to myślę, że akurat ich analitycy doskonale to zrozumieli, to jest element fundamentalny, jeśli chodzi o legitymizację władzy. To znaczy praktyczna legitymizacja władzy komunistycznej w Polsce to nie tylko obecność Sowietów tutaj, ale po prostu legitymizacja władzy komunistycznej jest taka. To znaczy bronimy was skutecznie przed rewizjonizmem niemieckim. Jeśli problem rewizjonizmu niemieckiego jest możliwy do rozwiązania inną drogą niż pogodzenie się z władzą komunistyczną, no to siłą rzeczy władza komunistyczna jest w Polsce niepotrzebna. I to wie Gomułka, stąd moim zdaniem później to przyspieszenie w dążeniu do jakiegoś porozumienia z administracją Branta, abstrahując od tego, że komuniści obawiali się, że dojdzie do porozumienia sowiecko-niemieckiego ponad głowami Warszawy. Natomiast wydaje mi się, że to jest bardzo silny taki element zrozumienia realnej swojej pozycji tutaj w Polsce. To znaczy dla przeciętnego Polaka komunista był potrzebny u władzy właśnie jako obrońca, skuteczny obrońca przed Niemczyzną. I to jest cios zadany przez episkopat, moim zdaniem trochę mimowolnie, ale jednak chyba też trochę świadomie, po prostu w splot słoneczny władzy. Natomiast pan profesor Łatka na samym początku naszego spotkania, bo tu już mamy w tej chwili kilkanaście minut do zakończenia naszego spotkania, więc musimy jeszcze poruszyć jedną kwestię. Mówił o dalszych planach, jeśli chodzi o postać kardynała Kominka, tematykę związaną z tą postacią, dalszych planach badawczych. Czy mógłby pan wrócić do tej kwestii i przybliżyć naszym widzom kilka kwestii z tym związanych? Bardzo proszę. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Przybliżę jak najbardziej. Myślę, że profesor Kucharski uzupełni, bo to są wspólne inicjatywy. Trzecim jakby członkiem takiego zespołu jest ksiądz profesor Dominik Zamiatała, który wywodzi się z tej diecezji, też ma, można powiedzieć, głęboką wiedzę na jej temat i jej funkcjonowanie i też jakie są materiały źródłowe. Przede wszystkim chcemy przygotować obszerny wybór źródeł dotyczących podejścia władz komunistycznych, czy w ogóle struktur aparatu partyjno-państwowego i bezpieki do kardynała Kominka, do jego działalności, do jego aktywności od początku istnienia Polski Ludowej, czy od 1945 roku do 1974, do jego śmierci. Tak, żeby pokazać to w panoramiczny sposób, jak komuniści patrzyli na kardynała Kominka, na jego aktywność, na jego działania w tych różnych sferach, o których dzisiaj była mowa, właśnie żeby zobaczyć całościowo ten stosunek władz, bo dotychczas nie jest to wystarczający sposób opisany. Zastanawiamy się jeszcze, czy będzie to, na pewno będzie to ułożone tematycznie, nie chronologicznie. No i chcemy pomyśleć, czy nie rozbić tego na opis, po pierwsze, stosunku władz centralnych, jak i osobno stosunku władz lokalnych. To jest jeszcze temat do dyskusji. No i coś oprócz tego, to znaczy myśleliśmy też o przygotowaniu albumu o kardynale Kominku, tu jeszcze z udziałem czwartej osoby, czyli doktora Marka Mutora, tak żeby właśnie pokazać też nieznaną, można powiedzieć, spuściznę fotograficzną, z której część znajduje się zresztą w centrum Zajezdnia, gdzie pracuje profesor Kucharski i doktor Mutor. Więc jakby w tych dwóch kierunkach chcielibyśmy pójść. Właśnie edycja źródłowa to jedna, a później album taki dokumentujący życie i działalność w całości kardynała Kominka od początku do końca, od urodzin do śmierci, trochę może wzorowany na tym, co zrobiliśmy kiedyś wspólnie z księdzem Dominikiem i panią Mackiewicz odnośnie prymasa Stefana Wyszyńskiego, bo jak się okazuje, albumy są dla naszych odbiorców historycznych ciekawym źródłem wiedzy. Tu zrobię taką, można powiedzieć, wycieczkę małą, pochwalną pod swoim poniekąd adresem jako jeden z trzech współautorów. Album o prymasie Stefanie Wyszyńskim był w tamtym roku najlepiej sprzedającą się publikacją IPN-u, a dwa lata wcześniej zajął drugie miejsce w tym rankingu bestsellerów Instytutu Pamięci Narodowej, więc widać, że odbiorcy chcą takiej historii inkrustowanej, można powiedzieć, dużą ilością zdjęć. Thank you.
Bardzo proszę. Ja jeszcze, żeby nie ułatwiać panu profesorowi Kucharskiemu życia, to jeszcze proszę o uzupełnienie oczywiście wypowiedzi profesora Łatki, ale jeszcze proszę mi powiedzieć jedną rzecz. Kiedy doczekamy się biografii kardynała Kominka? No tak, to jest rzecz, której Rafał nie wspomniał tutaj, ona też gdzieś się kołacze, bo powiedzmy tak, odnośnie wydawnictw źródłowych jest wydawnictwo księdza profesora Andrzeja Hanicha obejmujące okres opolski, aczkolwiek tam są prezentowane dokumenty proweniencji kościelnej. One są obszerne, wręcz można było powiedzieć, że kompletne, ale tam nie ma właśnie dokumentów proweniencji państwowej i wydaje mi się, że przez to ten obraz tutaj wymaga uzupełnienia. Nasza instytucja, Ośrodek Pamięć i Przyszłość wydał, no już teraz patrzę, że to 12 lat temu, obszerny zbiór dotyczący orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich i też uznałbym to za dość kompletne wydawnictwo, ale obejmujące tylko ten aspekt, gdzie oczywiście Bolesław Kominek się wielokrotnie przewija. Stąd próba takiego wydawnictwa źródłowego, które właśnie jest potrzebne po to, aby powstała biografia. Bo w tej chwili Marek Mutor przygotowuje pierwszą część biografii kardynała Kominka. To będzie wydana jego dysertacja doktorska w drodze do Wrocławia, można powiedzieć, czy w drodze do stolicy biskupiej we Wrocławiu, obejmująca lata 1903-56. I wydaje się, że na dzień dzisiejszy to będzie taka praca kompletna, zamykająca badania, czy jakoś podsumowująca badania na temat tego okresu, ale bez wątpienia znacznie bardziej złożony, znacznie trudniejszy jest temat biografii Kominka po 1956 roku. I to jest tutaj też kwestia taka, to co zasygnalizowałem na początku, no, jeśli to ma być biografia Bolesława Kominka, a nie monografia archidiecezji wrocławskiej, bo tu łatwo jakby pójść w tą stronę, a znowu trudno tak napisać takie opracowanie, aby to zachowało ten charakter biograficzny. Więc edycja źródeł państwowych myślę, że jest istotnym pierwszym krokiem albo kolejnym, bo nie zapominajmy, jest praca pani Kazimiery Jaworskiej opisująca relacje państwo-kościół w diecezji wrocławskiej w czasach Bolesława Kominka. Jest kilka przyczynkarskich tekstów na ten temat. No bardzo ważny naszym zdaniem jest ten tekst Dominika Zamiatały. W tej chwili przygotowujemy też takie wydawnictwo, gdzie diecezja wrocławska będzie ujęta w takim, czy w ogóle Dolny Śląsk ujęty w szerszym aspekcie religijnym po II wojnie światowej, to znaczy, żeby dostrzec, że tam nie tylko Kościół rzymskokatolicki, tu na przykład powiem, aspekt dotąd niedostrzegany jest no, kwestia na przykład stosunku arcybiskupa Bolesława Kominka do grekokatolików na terenie Dolnego Śląska. To też nie są proste i łatwe relacje i tu jest wiele trudnych takich aspektów. I tutaj pojawia się też cała sfera działalności władz, które próbowały wygrywać kościoły mniejszościowe przeciwko kościołowi katolickiemu. No, więc pierwszy krok, wydawnictwo źródłowe, może drugi krok, album, to też powiem, no dysponujemy kilkoma zdjęciami Bolesława Kominka, bardzo nieformalnymi, ale które można pokazać szerokiemu gronu odbiorców. Prawda, Bolesława Kominka w żółtych okularach szpanerskich z lat 60. podczas podróży po Włoszech na przykład. To może na okładkę. Więc była tak, to też pokazuje, że to nie była taka postać, na pewno to nie jest postać pomnikowa, choć wybitna. Na pewno jest człowiekiem z krwi i kości. Myślę, że oglądnięcie tych fotografii też to pokaże, że lubił żyć. To jest też jakoś bardzo ważne. Ale miał też wielkie plany i wielkie wizje świata, Europy. Jego wypowiedzi do dzisiaj myślę, że mogą być inspirujące i aktualne. Wydaje mi się, że wszyscy będziemy czekać, powiedziałbym, z niecierpliwością na te dokonania. No i mam nadzieję, że rzeczywiście to się skończy na wydaniu poważnej, całościowej biografii kardynała Kominka, bo na pewno kardynał Kominek na to zasługuje. Nawiasem rzecz biorąc, zazwyczaj to moja taka refleksja końcowa, że jest jeszcze sporo osób obdarzonych purpurą kardynalską, które nie doczekały się, jeśli chodzi o XX wiek, swoich biografii, a ponieważ nie jest to grono znowu aż tak liczne, to wypadałoby chyba jednak coś takiego w badaniach nad Kościołem w Polsce
sprokurować, a tutaj kardynał Kominek jest jednym z najpoważniejszych braków, jeśli nie najpoważniejszym w tym gronie. I to jest coś, co nas z całą pewnością przybliża nas do jakiegoś lepszego, bardziej całościowego rozpoznania tej rzeczywistości. Swoją drogą to pytanie o grekokatolików we Wrocławiu i na terenie diecezji wrocławskiej to jest na pewno pasjonujący element do polemiki z profesorem Hałagidą, jak sądzę. Natomiast niewątpliwie to jest kolejny aspekt, który domaga się no, jakiegoś ujęcia, tak, że nie jakiegoś gigantycznego opracowania, ale na pewno jakiegoś ujęcia i zauważenia. Dziękując panom profesorom za przygotowanie tego różowego tomu, chciałem powiedzieć, że jeszcze mając dosłownie dwie minuty na to, chciałem zareklamować sposób przygotowania graficznego tej książki, dlatego że, proszę państwa, no, druk jest wielobarwny, co jest rzadkością w książkach naukowych, a jeszcze do tego okładka wydatnie pokazuje, powiedziałbym, taką niezwykle przykuwa uwagę. Profesor Kucharski twierdzi, że to jest nawiązanie do purpury kardynalskiej. Ja nie jestem pewien, czy to jest ta sama gama kolorystyczna, ale trzeba powiedzieć, że to się daje zauważyć na półce księgarskiej z całą pewnością. I gratuluję tej staranności edycyjnej i także zawartości oczywiście tomu, który rekomenduję wszystkim państwu zainteresowanym historią najnowszą i historią najnowszą Polski Kościoła w Polsce do uważnej lektury. I mam nadzieję, że jak wdający się przewidzieć w przyszłości, że tak powiem, członkowie tego zespołu badawczego zaprezentują kolejne dokonania w tej dziedzinie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, proszę państwa.